Podolu Wielkim. Miejscowości i miejscu o historii ponad 500 lat. Od tych 500 lat jest tutaj gospodarstwo, a od ponad 170 funkcjonuje również gorzelnia. Uwaga tutaj! Zapraszam Was z tej strony. Oczywiście możecie robić zdjęcia. Z tego miejsca chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszej gorzelni. Jesteśmy otwarci i chcemy pokazać Państwu, w jaki sposób powstają polskie jakościowe alkohole od pola do butelki. Jestem bardzo związana z tym miejscem przez to, że pracują tu moi rodzice. Pracował mój dziadek za czasów PGR-owskich, moja ciocia, wujek, po prostu rodzinnie, pokoleniowo, każdy po kolei tu przychodzi. Przejdziemy wspólnie cały proces. Od przygotowania surowca, przez zacieranie, po fermentację i oczywiście destylację. Dowiecie się o tajnikach produkcji alkoholu oraz tym, jacy wspaniali ludzie tworzą ten alkohol. Te gałązki innych aromatów zawsze będą zależne od tego, jak na tym sprzęcie będziemy pracować, czyli ile tych dźwigni otworzymy. Gorzelnia rzemieślnicza skupia się na ziemniaku, który jest dobrej jakości, z najlepszych upraw. Nasze alkohole rzemieślnicze to nie jest tylko ziemniak. To jest i jęczmień, to jest i pszenica, i żyto. W tym miejscu od ostatnich 6 lat tworzymy nasze własne produkty, wódki i okowity, według idei od pola do butelki, wykorzystując surowce z własnego gospodarstwa. Przetwarzamy je, fermentujemy i destylujemy w naszej gorzelni, a gotowe produkty w postaci właśnie tych destylatów trafiają na półki sklepowe w całej Polsce i nie tylko.